Granica walijska. Queen's Messenger. Agent jej królewskiej mości. O wielkanocnym poranku doliną podążam do miasta. Szwadrony zawziętych Irlandczyków mijają mnie. Nie słychać fletów ani bębnów w ciszy tej. Robi sobie z nas jaja. Na co czekamy? Zajmijcie stanowiska. Tak jest. W rolach głównych. Widzę trzy obiekty. Pilnują zakładników. Przygotować się. Jazda. Uwaga na zakładników. Zapomniałeś o goglach. Przerwać ogień. Nic nie słyszę. Mam wiadomość dla kapitana Stronga. Co takiego? Kapitan Strong ma natychmiast stawić się w Lansdale. Bez odbioru. Kto może tutaj dzwonić? Dowództwo chcecie widzieć w Lansdale. No to chyba mamy remis, panowie. Spotkanie Wielka Brytania kontra terroryści zakończyło się wynikiem 1-1. Akurat. Już cię miałem. Byłeś niezły, Barry.
Ale zobaczyłeś światło i koniec. Zobaczyłem światło, panie. Zamknij się, Irlandczyku. Dobranoc, Strong. A co z raportem? Zgłosicie się do Irlandczyka. Sami widzicie, kto tu rządzi. Nie zapomnij wyprawić pogrzebu tym biednym zakładnikom, których załatwiłeś. Muzyka. Scenariusz. Reżyseria. Pan mnie wzywał, majorze? Czemu tak późno? Byliśmy właśnie w trakcie ćwiczeń, kiedy pan zadzwonił. Dobrze. Chodźmy na powietrze. Jak sobie radzi Barry? Nieźle mu szło, dopóki nie dostał rakietą świetlną w nos. Jakie straty? Złapaliśmy połowę jego drużyny. Po co mnie pan wezwał? Odpadasz z gry. Co? Idziesz na urlop. Nie prosiłem, zamknij się, kiedy ja mówię. Czekają na ciebie pewne obowiązki w cywilu. O co chodzi? Nie mam pojęcia. Twój zleceniodawca chce pozostać anonimowy. Masz z nim spotkanie o 11:00. Randka w ciemno? Dał ci eskortę. To ma być tajna operacja? Nie jesteśmy od zadawania pytań. Do zobaczenia. Załatwił. Może pan być spokojny. Jestem czysty. Niedawno się kąpałem. Witam, kapitanie Strong. Jest czysty. Kąpał się dzisiaj. Proszę za mną. Co za debile.
I'll speak to you later. Później porozmawiamy. Życzy sobie pani śniadanie? Co? Spadaj. Dobrze się pan bawi? Przyjechał kapitan Strong. Zapraszam, kapitanie. Proszę przeklęcić klucz w zamku. Wie pan, kim jestem? Ministrem spraw zagranicznych, chyba że były ostatnio jakieś przetasowania. Jadł pan już śniadanie? Nie. Więc proszę się częstować. Dziękuję. Śledzi pan wydarzenia na świecie? Tak. Wie pan, gdzie jest Kazachstan? W Azji. Kazachstan to była Republika Radziecka. Leży na południu Rosji nad Morzem Kaspijskim. Nieźle. Chyba widok krwi nie zepsuje panu apetytu. Jestem przyzwyczajony. Nagrałem to wczoraj rano. Prezydent Kazachstanu, Aman Kasim, był właśnie w drodze do parlamentu, kiedy bomba eksplodowała. Zginęło 3 członków ochrony prezydenckiej, a sam prezydent znalazł się w szpitalu ze złamaną ręką. To pewnie tylko kanister w jakimś samochodzie. Niestety należy się spodziewać kolejnych zamachów bombowych, a to za sprawą rebeliantów, którzy dążą do przechwycenia władzy. Z Almaty dla CNN mówiła Alexi Jones. I co pan na to? Jest niezła. Pytałem o Kazachstan. Ma dziewczyna nerwy ze stali. Przejdźmy do rzeczy. Przepraszam. Nas interesuje ropa. Pod Morzem Kaspijskim zalegają niewykorzystane złoża. W Azerbejdżanie Amerykanie położyli łapę na polach naftowych, zanim się obejrzeliśmy. Tym razem nie damy się wyprzedzić ani zaskoczyć. Chce pan tam wysłać moich ludzi? Tylko pana. Miles! Mam ważne spotkanie. Mógłby pan otworzyć drzwi? Dlaczego zamknąłeś te cholerne drzwi? Wybierasz się na przejażdżkę przed śniadaniem, a ty nie masz ochoty? Jest za wcześnie. Pan jeździ konno? Wolę samochody. Pańska strata. Baw się dobrze, kochanie. Uroki życia na wsi. Tu jest o wiele mniej sklepów niż w Rzymie, rozumie pan? A więc chce mnie pan wysłać do Kazachstanu. Jako królewskiego posłańca. Będę przykuty do teczki z dokumentami? Niestety. A nie możecie wysłać oferty faksem? W końcu zbliża się rok 2001. Nasz ambasador w Kazachstanie, niejaki Desmond Gray, studiował w Londynie ekonomię na tym samym roku, co prezydent Kasim. W tej teczce znajduje się list od naszego premiera. Dostarczy go pan Desmondowi, a on prezydentowi Kazachstanu. Do rąk własnych. Otóż to.
Zwykle posłańcy królewscy to byli oficerowie. Nie wybieram się na emeryturę. Proszę na siebie uważać. Wielu ludzi będzie deptało panu po piętach. Z chwilą, kiedy przekaże pan teczkę ambasadorowi, pańska misja dobiegnie końca. Do Aumaty poleci pan przez Frankfurt. Oczywiście nie może pan mieć przy sobie broni. Zrozumiałem. Powodzenia, kapitanie. Życzę szczęścia, kapitanie. Dzięki. Na pewno mi się przyda. Aumata, Kazachstan. Jestem kurierem dyplomatycznym. Co to jest? Jestem królewskim posłańcem. Dyplomata. Widzisz? Dyplomata, oczywiście. Ahman Suzba, diplomat, come this way, please. Chodź ze mną. Ahman Suzba, diplomat, come this way, please. Come. I need to get a taxi. Znajdę tu gdzieś taksówkę, oczywiście. Zawiezie mnie do ambasady Wielkiej Brytanii? Pewnie. Great, thanks. No, toilet. Idziemy do toalety? Toilet. Nie, dzięki, stary. Toalety są w samolocie. Jazda. Zapraszam do zabawy. The Queen's suitcase, please. Teczka. Sorry, Gov. Dziękuję, wolę sam ją nieść. Kluczyk w ambasadzie. Jaka szkoda. Ale mam zapasowy kluczyk w torbie. Nie będziemy czekać na odprawę celną. Brać go! Ja nie mogę na to patrzeć. Zrobiłem swoje. Skoro tak się śpieszysz, mam nadzieję, że jesteś leworęczny. No jedź, na co czekasz? Gora, cut them off.
Jedź na skróty, odetniemy go. Jedź! Szybciej i bliżej, to odstrzelę mu łeb. Szybciej! Ucieka nam, ty idioto! Proszę się nie krępować. Dzięki. List od premiera powinien załatwić sprawę. A wszystko dzięki panu. Takie miałem zadanie. Prezydent zaprosił mnie dziś na kolację, wtedy przekażę mu list. Bardzo mi przykro z powodu tego, co zaszło na lotnisku. Kto właściwie na mnie napadł? Albo rosyjska mafia, albo rebelianci, którymi dowodzi Ali Ben Sam. Zresztą, kto to może wiedzieć? Wykonałem zadanie. Kiedy mogę wracać do Londynu? Trochę cierpliwości. Londyn wyraził zgodę, żeby poczekał pan tutaj na odpowiedź Kasyma i przekazał ją bezpośrednio naszemu premierowi. Doskonale. Jaki hotel pan poleca? Może pan zostać na terenie ambasady, zaraz to załatwię. Dziękuję. Skoro tu zostaję, chyba zapoznam się z otoczeniem. Rozumiem. Pańska dieta wynosi 50 funtów dziennie. Postaram się nie wydać wszystkiego na jednego drinka. Polecam Rashad Palace. Zatrzymują się tam wszyscy Amerykanie, ale jest bardzo drogo. Hotel Almaty jest z kolei w bardzo radzieckim stylu. To właśnie mnie interesuje. Mają też kasyno, więc jestem w domu. Mam na imię Katia. Prowadzę taksówkę. Pracuję, bo jestem sama. Bez męża. A mam 5 dzieci. Każde z nich woła jeść. Za to nie mam forsy. O, to twój hotel. Hotel dla bogaczy. Jestem szczęśliwa.
Przynajmniej codziennie pracuję. Życie jest dobre, ale... Trzymaj się. Dziękuję. Odwal się ode mnie. Nie dotykaj. Puść mnie. Zostawcie ją. Spadaj. Co tam macie? Niezły towar. Zapłacę. Ile? Mam pieniądze. Tylko gdzie? Dawaj forsę. Wszystko, co masz. Nie, zmieniłem zdanie. Nie jest w moim typie. Ty gnoju. Skąd się tu wziąłeś? Właśnie przechodziłem. Dobrze się czujesz? Chodźmy stąd lepiej. Po co kusić los? Właśnie szłam na kolację, więc pójdę z tobą. Omal mnie nie zastrzelili. Możliwe. A jednak przeżyła pani, panno Jones. Widziałem cię w telewizji. A ty się jakoś nazywasz? Anthony Strong. Chodźmy na tę kolację. W Kazachstanie mieszka ponad 17 milionów ludzi. 40% to Kazachowie, przeważnie sunnici, 39% Rosjanie, 6% Niemcy, 5% Ukraińcy, reszta to Uzbecy, Czeczeni, Tatarzy, Koreańczycy i Polacy. Twoje zdrowie, panno encyklopedio, nie żartuj. Tak naprawdę w tym wszystkim chodzi tylko i wyłącznie o ropę. Brzmi bardzo seksownie. Rozejrzyj się. Francuzi przekupują szampanem swoich irańskich kumpli. Rosjanie uważają, że ropa należy do nich. Ambasador Wielkiej Brytanii studiował z tutejszym prezydentem. A Amerykanie mają dość forsy, żeby kupić cały ten kraj. Na ropę mają też chrapkę Japończycy, Niemcy, Norwegowie. A rebelianci? Poproszę lody. Ali Ben Sam, jego chłopcy nie wzbudzają zaufania nawet u Irańczyków. CIA uważa go za kolejnego Saddama Husajna. Ukrywa się teraz gdzieś w północnych stepach. Chciałam z nim przeprowadzić wywiad, ale nic z tego nie wyszło. Jeśli wyznaczy ci spotkanie, zgłaszam się na ochroniarza. Widziałam już twoje referencje. CNN ma u ciebie dług. Dzięki za wspaniałą kolację. Lubisz hazard? Patrz i ucz się. Teraz zobaczysz. Życie jest piękne. Skoro twój chłopak woli hazard, napij się ze mną, kotku. Nie przeszkadzaj sobie, chłopcze. Ten szalony Rosjanin to mój operator filmowy Klaus. To było zabawne.
Miło cię poznać. Idę prosto do łóżka. Dziewczyny, podwieźcie do hotelu? W twoim samochodzie i tak jest już ciasno. Zobaczymy się rano. Na razie. W sumie to niezły pomysł, żeby już iść do łóżka. Przed Klausem pracowita noc. Moja przyjaciółka Katia czeka na nas, biedaczka. Ma 5 dzieci i nikt jej nie pomaga. Do hotelu Rashid Palace. Sprawdź sytuację. Szybciej. Ale hałasuje. Ty cholerny idioto. Dobrze się czujesz? Nie. Co tu się dzieje do cholery? Biedna kobieta. Zostań tu. Nie ruszaj się na krok. Co? Oszalałeś? Krysto!
Dimitri! Dimitri! Sasha! Cześć, Boris. Poderżnąłeś gardło mojej przyjaciółce. Za chwilę podzielisz jej los. Tak uważasz? Dzień dobry, kochanie. Lepiej odbiorę. Alexi Jones, słucham. Z kapitanem Strongiem, proszę. Do ciebie. Cieszę się, że pana złapałem. Witam. W pańskim hotelu powiedziano nam, że mogę pana znaleźć pod tym numerem. Miło spędził pan wieczór? Bardzo. Mam do pana bardzo pilną sprawę. Już jadę. Pieprzony szczęściarz. Oferta zawarta w przywiezionym przez pana liście spotkała się z wyjątkowym zainteresowaniem. Prezydent Kazim skłonny jest podpisać z nami kontrakt o wykorzystaniu złóż ropy. Miło mi to słyszeć. W zamian chce od nas kupić broń po bardzo przystępnej cenie, oczywiście. Oczywiście. Kazim poprosił mnie, żebym wziął udział w spotkaniu z szefami państw Kirgistanu, Uzbekistanu i Turkmenistanu, które również byłyby zainteresowane umową z nami. Przecież pańskie służby bezpieczeństwa, na spotkaniu będzie również mowa o skutecznych sposobach walki z terroryzmem, a zdaje się, że to pańska działka. Tak, rzeczywiście. Nasz minister spraw zagranicznych chciałby na pewno usłyszeć teraz od pana zgadzam się, a więc zgadzam się. To świetnie. Nie zabrałem munduru. Proszę się tym nie przejmować. Wystąpi pan w cywilu. Spotkanie jest w fortecy Kazima w górach. O 11:00 przyślą po nas helikopter. Świetnie. Chciałbym przedtem zadzwonić.
Może pan skorzystać z mojego aparatu. Dziękuję. Proszę jej powiedzieć, że wróci pan pojutrze. Poproszę Alexi Jones. Niestety, ale wymeldowała się już z naszego hotelu. Jest pani pewna? Tak. Wszyscy wyjechali. I operator, szalony Rosjanin, też wyjechał. Mówi kapitan Anton Strong, czy Alexi Jones zostawiła dla mnie jakąś wiadomość? Niestety, panie kapitanie. Dziękuję. Tu rozgrywała się wielka historia. Na przykład Christopher Marlowe napisał tragedię o Tamerlanie Wielkim, który gościł właśnie w tych górach. Tędy prowadził szlak Marco Polo do Chin. Genghis Khan i jego wnuk Batu Han również tu zawitali. Stąd Mongołowie rządzili połową świata. Słyszy pan to? Coś z silnikiem. Nie, wydaje się panu. Co się tam dzieje? Mam kłopot z silnikiem, a dokładnie musimy lądować. Nie myślę. Kapitanie Strong, proszę się nie denerwować. Nasz przywódca Ali Ben Sam chce was widzieć żywych. Proszę mi oddać swą broń. O wypadek nie trudno. Przygotujcie się, proszę, do lądowania. Za chwilę powita nas przywódca rewolucji. Ali Ben Sam? Dokładnie. Nie róbcie żadnych gwałtownych ruchów. Cholerni zdrajcy. Fajne macie lotnisko. Panowie, zapewniamy transport. Nie mogliśmy podlecieć bliżej, bo radar by nas namierzył z siedziby prezydenta. Prezydent zmartwi się naszą nieobecnością. Nasz pilot wyjaśni mu sytuację. Opowie o kłopotach z silnikiem i przymusowym lądowaniu. Poda trochę inne położenie i zniszczy radio. Więc nikt nas nie znajdzie. Właśnie. Cieszę się, że pana poznałem. Niestety nie mogę powiedzieć wzajemnie. Już jadą. Wysiadać. Nazar, przyjacielu, niech żyje rewolucja.
To właśnie Sally Bensam. Chce pan przejąć siedzibę prezydenta Kazima? Zgadza się i zrobię to z waszą pomocą. Prędzej mi kaktus na dłoni wyrośnie. Ochrona prezydenta zobaczy helikopter, pilot zażąda pozwolenia lądowania awaryjne, pan pomacha do swojego kumpla Kasima. Mowy nie ma. Helikopter wyląduje, prezydent wyjdzie panu na spotkanie, a wtedy... Polecę z Desmondem zamiast pana, kapitanie. Obyś skręcił kark. Pozostałych trzech prezydentów i dowódców wojskowych wezmę do niewoli. Moje oddziały opanują sytuację na zewnątrz, a ja będę w środku w fortecy. To będzie krótka i wyjątkowo krwawa operacja. Relacja CNN na żywo. Z Kazachstanu mówi do was Alexi Jones. Kazachstan to nie we krwi, to klęska, demokracja, zwycięstwo ślepej wiary. O to ci chodzi? Wiedziałeś, że chcę z nim przeprowadzić wywiad. Więc udało ci się. Chyba dostaniesz medal. Jestem reporterką, taką mam pracę. Panna Jones ma prawo do wywiadu na wyłączność. A ja zjednoczę Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan i Kirgistan w jedno potężne państwo. Gratulacje. Dziękuję, kapitanie Strong. Ruszać się. Co tu się dzieje? Sfilmuję pani przygotowania do walki. Nie, odmawiam. Dziękuję, panno Jones. Jazda! Masz kręcić film, już. Idź do diabła. Tchórz. Zrób zbliżenie czołgu. Dowódcy pododdziałów przygotować się do inspekcji. A jeśli z fortecy wyślą drugi helikopter? Z góry będzie wszystko widać. Nazar, przyjacielu, nie przejmuj się tak. Dostali przecież twoją wiadomość. Myślą, że gdy tylko naprawisz helikopter, pojawisz się u nich z ambasadorem. Na pewno nas jeszcze nie szukają. Mamy czas. Dobrej zabawy. Niech żyje wolność. Yeah.
Let's go! Pick up the face mask! Go! 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 Pick it up, Jim! Co takiego jest w tej ciężarówce? Powiedzmy, że to tajemnica wojskowa. Kręć gdzie indziej. Zobaczymy, co powie na to Ben Sam. Pozwolił mi filmować wszystko, co zechce. Masz się trzymać z daleka od tego wozu. Zdjęcia skończone, rozumiesz? Prezent od Saddama Husseina. Jasna cholera. Nie mamy czasu. Co się tak grzebiesz? Wsiadaj. Wsiadajcie szybciej! Ty zdrajco! Pozwoliłeś im uciec! Sam siebie zdradziłeś. Masz ich zabić. Oszczędź tylko ambasadora. Strong. Co? Mam u ciebie kolejny dług. Znasz ten teren? Jadę prosto do siedziby prezydenta. Przejrzałem mapy rewolucjonistów. Klaus, służyłeś w wojsku? Pewnie, w Czerwonej Armii. Sprawdź pancerzownice i karabiny maszynowe. Ty też się rusz, Desmond. Robi się. Jeśli się zbliżą, zacznij strzelać. Są tam. Szybciej! Masz ich dogonić. Teraz ty poprowadzisz. Co? Spokojnie. Niech ci się wydaje, że to twoje różowe Porsche. I co jeszcze? Damy radę uciec? Jasne. Wystartowaliśmy nieźle. Ognia! Chybiłeś, idioto. Chyba jesteśmy załatwieni. Na pewno tu zginiemy. Daj amunicję do pancerzownicy. Karabin maszynowy jest lepszy. Chcę pancerzownicę. Dobra. Uwaga! Z drogi!
drogi! Jesteśmy za daleko. Nie strzelać. Trzymajcie się mocno. Uwaga! Ognia, ognia! Chybiliśmy. Podjedź bliżej. Na lewo. Skręcaj. Ruszać się, chłopcy. Dość mam tego pieprzonego kraju. Trafiłem ich. A mogłem iść na emeryturę już rok temu. Wyślę was zaraz na tamten świat. Nieźle. Zjeżdżajmy stąd. Szybciej. Daj mi karabin. Pokażę, na co nas stać. Załatw ich tak jak poprzednio. Nie wyjdziemy z tego cało. A jak wam się to podoba? Ognia! Ognia! Jak się czujesz, Desmond? Chcę się stąd wydostać. Zatrzymali się. Co jest grane? Są na polu minowym. Zatrzymaj się. Jesteśmy na polu minowym. Już po was. Uwaga! Powoli. I w lewo. I do przodu. Uciekają nam. Jedź. Chyba jesteśmy wolni. Forteca prezydenta. Co to było do cholery? Twój kumpel chce się nas pozbyć. Mało brakowało. To ludzie Kasima.
Cofaj. Ognia. Celują coraz lepiej, następnym razem nas trafią. Grunt to nie okazywać emocji. To alfabet Morsa. Strong, jesteś geniuszem. A twój kumpel prezydent zdoła to rozszyfrować? Kazim był najbardziej błyskotliwym studentem na roku. Mówiłeś, że to był Mick Jagger. Wstrzymać ogień. Boże, zachowaj królową. Mówi prezydent Kasim. Wysyłamy wam eskortę. Ale numer. Pokazaliśmy, kto tu rządzi. Mają wyrzutnie rakietowe, działka przeciwlotnicze, samochody opancerzone, czołgi, umocnione stanowiska, bunkry obronne, a wyznawcy Ben Sama nie rozstają się z bronią automatyczną. Nigdy nie zdobędą tej fortecy. Wystarczy nam kilka śmigłowców, żeby wykurzyć stąd rebeliantów raz na zawsze. Mają świetne kryjówki w górach. Nie pierwszy raz walczymy z rebeliantami. Jak dotąd... Przepraszam, ale Ben Sam ma broń jądrową. Pociski typu Scud z głowicami jądrowymi. Po oznakowaniu skrzyń domyślam się, że to prezent od Husajna. Chyba nikt nie chce, żeby tą sprawą zajęło się ONZ. To na pewno broń jądrowa? Napatrzyłem się na takie zabawki podczas pustynnej burzy. Ben Sam może w każdej chwili wysadzić nas w powietrze. Kiedy według pana to nastąpi? Trochę zepsuliśmy mu plany, ale musimy dostać się do tych pocisków, zanim wymyśli coś nowego. Mamy na to najwyżej kilka godzin. Musimy działać natychmiast. W ciągu godziny będziemy gotowi. Panowie, jak wiecie, kapitan Strong został chwilowo przesunięty z jednostki specjalnej do MSZ-u. Rząd jej królewskiej mości z pewnością zgodzi się, żeby przez następnych kilka godzin kapitan Strong był doradcą do spraw technicznych. Czego pan potrzebuje, kapitanie? Ile chce pan czołgów? Wystarczy mi 30 metrów liny, trochę plastiku i detonatory. Wyruszę dokładnie o 15. Ależ to środek dnia, to czyste samobójstwo. Nie mamy wyjścia. Panowie, spokój! Dostaliście rozsądną ofertę, więc proponuję z niej skorzystać, bo inaczej ta budowla zawali się jak domek z kart. Idę z tobą. Przykro mi, ale żadnych reporterów. Nie zabiorę ze sobą kamery. A co z wolnością prasy? Masz zamiar podejść tego psychopatę i ośmieszyć na cały świat, a ja nie mogę tego sfilmować? Może znajdę ci jakieś wzgórze. Weź ze sobą długi obiektyw. Jesteś palantem. Ja też cię kocham. Zabiorę sprzęt. Tam, gdzie jest piw-paw, tam zawsze jest Alexi. Tym razem będzie duże piw-paw. Mam nadzieję, że ten palant wyleci w powietrze. I co w tym takiego śmiesznego? Wódki? Mały Tony wspinał się na ścianę. Mały Tony zaliczył upadek. Smakowało? Ciekawe, czy spadnie z hukiem, czy raczej po cichutku.
time. Czas. Zacznijmy już może kopać grób dla twojego kochanka. Skup się na swojej robocie. Nadszedł dziejowy moment. To jest nasz kraj. Wybierzemy wolność albo śmierć. Czas mija. Niech żyje wolność. Zastrzelcie go! Widzę go. Już jest trupem. Say goodbye, Genghis. Pożegnaj się ze światem.
Chodź do tatusia. Dwa do zera. Kasim podpisał umowy. Złoża ropy już są właściwie nasze. Wszystko dzięki tobie. Szczęśliwej podróży. Dziękuję. Do widzenia. Cieszę się, że panią poznałem. Ja też. Powodzenia. Masz to, czego chciałaś? Tak, wystarczy zmontować ten materiał. I nagrodę Emmy mam w kieszeni. Relacja z Kazachstanu, zwycięstwo demokracji. Tak, dokładnie. Jak się stąd wydostaniemy? Podrzucić cię? Prezydent pożyczył mi limuzynę. Czym na to zasłużyłeś? Nie mam pojęcia. Goodbye, gentlemen. Goodbye, Klaus. Bye, old Russian trout. Żegnaj, stary wariacie. Raz jeszcze dziękuję. Nie zdążymy na samolot do Frankfurtu, więc musimy zostać w Almacie do rana. To znaczy, że mamy mnóstwo czasu. Jedziemy do ciebie czy do mnie? Chyba ustaliliśmy to ostatnim razem. Daj mi dwóch najlepszych montażystów. Mam 10 godzin nakręconego materiału. Będziesz zachwycony. Dobrze. Tak. Zadzwonię z Frankfurtu. Do zobaczenia jutro. Za nagrodę Emmy. Za twoją akcję w Kazachstanie, cokolwiek to oznacza. W końcu odkryję twój sekret. Tak myślisz? Będziesz musiała się bardzo postarać. Kto tam? Wyłaź z łóżka i otwórz te drzwi. Klaus, co ty tu robisz? Z rozkazu prezydenta dostaliśmy pielęgniarki i ochroniarzy. Zostają z nami, dopóki nie odlecimy do Frankfurtu. Słyszały, jak załatwiłeś Bena Sama. Jesteś ich bohaterem. Za dużo gadasz. Chodźmy do kasyna, wydam wszystko, co mi zostało. My chyba też pójdziemy. No to będzie wesoło. Tam jest kasyno? Dostawcy wchodzą od zaplecza. To jest kasyno dla frajerów.
Ruszać się. Zostań tu. Chodźmy. Klaus, chodź. Wy tu zostańcie. Uciekajcie! No prędzej! Dajcie granaty. Klaus dostał. Na dach.
Idźcie na sam dach. Prędzej. Daj granaty, co? Podaj mi te przeklęte granaty. Jakie granaty? Niech mnie ktoś stąd zabierze. Pomożecie mi, czy będziecie tak się gapić? Dobra robota. Trochę mi się śpieszyło, gdy opuszczałem Kazachstan, dlatego pańska teczka została w ambasadzie. Mam doskonałą whisky. Jest jeszcze wcześnie, ale może pan się poczęstuje. Nigdy nie jest za wcześnie na whisky. Wszystko w porządku, tak zwykle mówią królewscy posłańcy po skończonej misji. A więc wszystko w porządku. A, chyba powinienem to oddać. Przyda się następnym razem. Służba w jednostce specjalnej naprawdę mi odpowiada. Królowa jest panu bardzo wdzięczna. Nie będzie pasował do munduru, ale do smokingu na pewno. I do koloru pańskich oczu. Zostaje pan na lunchu? Niestety, mam bardzo pilne spotkanie. Niech pan nie przeprasza. Przed chwilą przyniesiono to dla pana. Zobaczymy się na lunchu, Miles. Oczywiście, kochanie. Do widzenia, panie kapitanie. Puszczę to panu. Cześć, Tony. Niestety nie mogę iść z tobą na lunch. Lecę do Kapsztadu, mam spotkanie z Nelsonem Mandelą. Wolałabym spotkać się z tobą. Tak jak pan mówił, niezła jest. Na żywo wygląda jeszcze lepiej. Mówił pan, że ma nerwy ze stali.
To była tylko powierzchowna ocena. Zatem do widzenia. I to już wkrótce, kapitanie. Cieszę się, że wrócił pan cały. Przecież życzyła mi pani szczęścia. I nadal go życzę. Fajny motor. Chętnie bym panią zabrał, gdyby nie ta sukienka. Może następnym razem. Do zobaczenia. Wystąpili. Wersja polska Best Film, Warszawa, ulica Twarda 16A. Tekst Anna Goluba. Czytał Tomasz Knapik.